Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, nie jestem pod wieżą, która jest tam. Piękna panorama. No ale niestety, kochany Fraps, podczas teleportacji się wyłączył, a ja tego nie zauważyłem, porobiłem trochę tutaj questu, w ogóle gadanie z tego mikrofonu, a Fraps mi się wyłączył i to w ogóle było normalnie mój facepalm, kiedy to odkryłem. Że zamiast czerwonych cyferek mam żółte. No ale cóż. No niestety zrobiłem szybki zapis w tym miejscu. Nie mam tutaj innych zapisów. Dlatego... No trochę się zmieniło, między innymi to, że z kulę ognia sobie zrobiłem, czyli jak widać. Nauczyłem się 30 punktów wydałem na prostą wiedzę. Kolejne 5 chyba wydałem na kulę ognia. I resztę wydałem na manę, czyli mam jej teraz chyba 260 z tego co pamiętam. No i to praktycznie wszystko co się tutaj działo. Nic ciekawszego się tu nie działo, oprócz łażenia. No ale dobra, trudno się mówi, idziemy dalej, nie? Czyli drugi raz wykonuję tego questa. Bo niestety mi się Fraps wyłączył, jak już wcześniej mówiłem. Ten quest to jest zabicie wilków. Oczywiście jak jakiegoś questa nie lubię, to muszę go powtarzać dwa razy z niewyjaśnionych przyczyn. A teraz wam pokażę kulę ognia, co to jest za potęga. Chodź, on będzie nim trafić. A, bezi, nie rób mi tego! No. Nie strasz mniej więcej. Okej, to sobie wezmę żarcie. Które mi się kończy, dlatego będę musiał sobie zbierać od tych wilków. Właściwie na farmie są świnie, które mają chyba po 3 mięsa w sobie, ale nie chcę się tam biegać. Może jak będę po niej przychodził, to sobie wezmę. Jancowi przy okazji oddam skóry. Proszę, przyniosłem wilcze skóry. Niech spojrzę. Niezła jakość. Na pewno dostanę za nie przyzwoitą cenę. Jeśli chcesz, nauczę cię polować. Nie, tego nie chcę. Chciałem tylko reputacji. Okej, jak widać mam kolejny poziom, więc... Powtórzę to jeszcze raz. Muszę to zresztą powtórzyć, bo nie nagrywało mnie, jak to mówiłem. Chcę manę zwiększać do 500 punktów. Ponieważ wtedy, kiedy zdobędę regenerację many, ona mi się będzie z najszybszą... Kurde... prędkością regenerować. No wydyfy! Co to jest wilk nieodporny na... Wilk odporny na ogień? Mówiłem, mi się będzie mana regenerować z największą prędkością. Oczywiście potem jak będę mieć za dużo punktów nauki, to sobie po prostu dam w manę, bo wiadomo, mimo że będę mieć regenerację many, to przy większej grupie przeciwników ona mi się jednak skończy nawet z tą regeneracją. Więc wiadomo jak to jest. A dziwo mi się Fraps wyłączył, kiedy się teleportowałem, więc może... O! Fraps nie lubi, kiedy się teleportuje. Oj, właśnie zapomniałem powiedzieć, że według was mam grać buntownikiem i tak zrobię. Miałem pewne wątpliwości,
ponieważ... Chciałem grać trochę inaczej niż pewien drugi zagrajmer, który jest w podobnym momencie co ja. Ale cóż... Niech będzie jak będzie. W sumie też jakoś wolę grać buntownikami. Jakoś tak mi z tym lepiej się gra. Oj, marnuję te many, marnuję. Ale na wilki to... O, tutaj jest kapliczka Beliara. Chcę many. Chcę podwiększę. Wesoły kostek. Beliarze. Daj mi magiczną moc. Tak, daj mi magiczną moc. I jak widać już mamy 300. Czyli jeszcze 200 punktów. Czyli licząc jakieś... Nie wiem, jakieś 10 leveli. O, to są następne, tylko że mam... To są wygłodne. Jestem. No co za ciat! Kurde. Jeszcze jedna kolejna bestia. Żałosna kreatura. Tak, ja spadnę. Jeszcze gdzieś jest jakiś głodny wilk. Ścierwojad. Nie, chyba nie. Dlatego pójdę za tą górkę, tam widziałem kilka wilków. I ja właściwie 5, a win? Mam 10, czyli chyba mogłem zrobić 5 mikstur many na razie. 6 mikstur many. Dobra. To ja się łyknę. Save nas again. Save nas again. No zapiszę sobie. Oj, dobra, może przestanę leżeć na tym krześle. Dawaj hitem. Paszka, no to... No bez i ty deklu głupi. To cię wychowało. Bez i. Aha, jeszcze walki na arenie. Zapomniałem o walkach na arenie. Tam się resztę punktów zbędzie. Jakiś kufer. No wolniej się do tego iść bez i jeszcze wolniej. Co my tu mamy? Amulet, łuk, pierdol. Dobra, idziemy się pić na arenę. Stworzę sobie jeszcze... Strymany. Tylko jeszcze podaję do tego gościa, bo on chyba jak patrzę na swoje klipy, to kiedy z nim handlowałem, nie miałem znaleźć rosy porannej, znaczy mikstury z rosy porannej. Pokaż mi swoje towary. A to co to jest? Tutaj chwila. Tu. No wiedziałem, mikstura ma. No to ja sobie to jeszcze kupię. Fuuu, 5000! Chyba cię zgięło. Idź, w cholerę. Dziercu ty. Ukradnę ci za to coś. Tu jest napisane coś o alchemii. Co za ham. 5000 za przepis na miksturę. No już. Mam zbyt mało doświadczenia. Bezi! Ty jesteś normalny.
Ukradnę mu to. Ukradnę mu złoto. Zło wcielone. Dawaj, Bessie, dawaj. Za ciężkie. Mówiłem ci, że nie masz tego nosić, idioto. Nic nie ukradłem. Ważenie mikstur, many, ty... dobra. Ty mi coś powiesz? Kwatermistrz Descartes jest zadowolony z mikstur. Dobra robota. Alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. O właśnie, daj złoto. Już po wygłodniałych wilkach. Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. Zająłeś się wilkami, pewnie. A dziki to już nie mogły być, tylko wilki. Wilki, jasne. Ham jeden. Który NPC powiedział, nie słuchałbym tego? To normalnie... Dostanie zaraz tego ładnego mieczyka. Albo w tej przepięknej, jakże kulistej kuli ognia. Która robi bardzo fajną smugę. Dobra. Teraz zapiszę grę i idziemy się bić. Let's fight. Jesteś tu, żeby walczyć na arenie? Tak jakby. Chcę walczyć na arenie. Dobrze. Zaczniemy od łatwego przeciwnika. Jeśli zdołasz go pokonać, porozmawiamy o czymś trudniejszym. No to... Ej, ludzie! Cholerne głupie jest to, że jak wyjdziemy z tego kręgu, to jest koniec. Znaczy przegrywamy walkę, a on z tego kręgu wychodzi o wiele bardziej niż my i on to wygrywa. Głupie jak nie. Wygrałeś, ale miałeś łatwego przeciwnika, więc to żadne osiągnięcie. Jeśli chcesz, zorganizuję walkę z lepszym przeciwnikiem. Nikt mnie nie doceni. Czekam na przeciwnika. Chcesz walczyć? Nie ma sprawy. Zmierzysz się z moim najlepszym zawodnikiem. Wejdź na arenę. Pom-pom, co ty tu wiesz? Szkoda mi mikstury leczniczej. Pieczone krząszcze sobie zdejmę, ale to tym bardzo fajnym trikiem. Dobra. Jasta, gościu. Chodź tu, chłopie. No czekaj, bo mnie co nie zdążyłem wyjąć tych panów, ty. No widzicie to? On już wyszedł w ogóle. Raz drugi wyszedł. Fuck yeah, level up! Więc Bessie, idioto głupi, teraz się uczysz ważyć miksturę many. Ty tekstu jeden. Wygrałem. Wygrałem. Tak, to była dobra walka. Nikt nie chce już z tobą walczyć. Jesteś nowym mistrzem. Dostanę jakąś nagrodę? Tak, ten oto miecz. Noś go z dumą, bo to dobre ostrze. Ura! Nie wiem, jak dostaliśmy, który chyba nie mogę założyć, bo nie mam tyle siły. Wiedziałem. Dobra ludzie, ja sobie na chwilę zatrzymam nagrywanie, zaraz wracam.